Dzień dobry bardzo wszystkim widzom mojego kanału. Kochani, mamy dzisiaj godzina 16, 10 marzec, Dzień Mężczyzny. I tak wygląda produkcja o godzinie 16. Mamy całkiem dobry prąd, ponad 1 kW mocy z paneli. Aktualnie się ładują baterie i zasila nam sieć. Oj, słoneczko pewnie będzie zachodzić. Tak, i nam teraz troszkę spada, schodzi za chmury. Ogólnie nie jest źle. Inwerter bardzo ładnie sobie radzi. I teraz sprawdzimy, co nam dzisiaj wyprodukowało. 245 mamy, 245,5, a było 239, czyli mamy 6,5 kWh dzisiaj. Także jeszcze z 1 kW na pewno się do końca dnia jeszcze przerobi. Tu mam taki licznik. Wszystko, co mi wychodzi z inwertera, to mam zliczane. I raz w roku sobie robię reset. A co miesiąc sobie spisuję, jaki mam stan licznika, żeby wiedzieć, ile co miesiąc mi przechodzi przez inwerter i wychodzi z inwertera. No i teraz, o, widzicie, znów się załączył, podświetlimy ładnie sobie, ponad kilowat nam jeszcze schodzi z instalacji. Jest godzina 16, 10 marca, dzisiaj bardzo ładna pogoda była. Także troszeczkę żeśmy tutaj naciągli. O, coś się więcej włączyło. Ktoś coś włączył, jakiś pobór. Zaraz sprawdzimy, ile bierzemy. O, 1,5 kilo. 1,5 kilo wyprowadzamy z inwertera. A wchodzi nam lekko ponad 1 kW. Także całkiem dobrze sobie tutaj radzi wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. W następnym filmie przedstawię wam cały opis tego inwertera. Jak on pracuje. Jak się go podłącza, wszystko wam przedstawię. Pozdrawiam.